Pokój i dobro. Nazywam się brat Tomasz Mantyk i w czasie tego wielkiego postu razem z redakcją deon.pl chcielibyśmy Was zaprosić do takiego cyklu Q&A, czyli Questions and Answers. Oczywiście to ja będę starał się dawać te odpowiedzi, co nie jest proste i od razu Was zapewniam, że nie wszystkie odpowiedzi, których będę udzielał, będą w pełni trafione. Zresztą, najważniejsze odpowiedzi, które możecie w czasie tego wielkiego postu otrzymać, to są te, które da Wam Ewangelia. Bo tak naprawdę zarówno najważniejsze pytania, jak i najważniejsze odpowiedzi to są w tej książce. Moja, jak widzicie, jest trochę już zmaltretowana właśnie poszukiwaniem odpowiedzi, ale w Piśmie Świętym znajdziesz najważniejsze pytania, bo Pismo Święte będzie Ci stawiać pytania o Twoje życie, ale będzie też Ciebie prowadzić do odpowiedzi. To jest najważniejsze, tego nic nie zastąpi. Ale czasami mamy też takie pytania zupełnie prozaiczne, zupełnie ludzkie, takie pytania, na które wydaje nam się, że Biblia nie ma odpowiedzi, albo jeżeli ma, to my tej odpowiedzi nie rozumiemy. Warto zadawać pytania, zawsze warto zadawać pytania, bo to nas prowadzi do jakiegoś głębszego zrozumienia. Rzadko jest tak, że pytanie, które zadajemy, jest idealnym pytaniem, bo tak naprawdę postawienie właściwego pytania to jest olbrzymia sztuka. I rzadko też jest tak, że jakaś odpowiedź, którą damy, zrewolucjonizuje nasze życie. Ale warto jest pytać. Jak jesteśmy gdzieś w wielkim mieście, to warto jest zapytać o drogę. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem w Londynie i byłem święcie przekonany, że wiem, jak dojść na Victoria Station. I szedłem przez godzinę, po czym doszedłem zupełnie w inne miejsce i byłem już 2 godziny od tej Victoria Station. Wystarczyło zadać pytanie jakiemuś Londyńczykowi i uratowałoby mi to trochę czasu i sporo zmęczenia. Dlatego warto zadawać pytania. Tak jak powiedziałem, ja nie gwarantuję, że na każde pytanie odpowiem. Wręcz przeciwnie, na niektóre pytania na pewno nie będę znał odpowiedzi. Na większość pytań dam radę udzielić tylko cząstkowej odpowiedzi. Raz dlatego, że na szczęście nie zjadłem wszystkich rozumów. Dwa dlatego, że w krótkich filmikach nie da się wyjaśnić wszystkiego, więc siłą rzeczy będą pewne uproszczenia. Siłą rzeczy będą to tylko cząstkowe odpowiedzi, ale nawet te cząstkowe odpowiedzi mogą komuś z Was, a nawet mi samemu, pomóc w lepszym zrozumieniu pewnych zjawisk. Dlatego zadawajcie pytania, możecie je zadawać w komentarzu do tego filmiku, możecie je wysyłać przez e-mail na adres pytania@deon.pl. A ja spróbuję na niektóre z tych pytań przynajmniej jakoś tam odpowiedzieć. Dzisiaj chciałbym poruszyć kilka takich pytań, które już zostały przesłane do redakcji deon.pl. Kilka pytań, które dotyczą relacji międzyludzkich. Na przykład ktoś zadał pytanie, jak to jest? Czy każdy ma pisaną drugą połówkę? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ono też nawiązuje do tego, jak my w ogóle myślimy o miłości. Bo bardzo często myśląc o miłości mówimy właśnie, o to jest moja druga połówka, prawda, albo szukam swojej drugiej połówki, nie, są memy, że Kwaśniewski ma swoją drugą połówkę w lodówce, bo się mu tam chłodzi pół litra i tak dalej. No więc jak to jest z tymi połówkami? Otóż w ogóle ten obraz, że miłość to polega na znalezieniu swojej drugiej połówki, to jest zaczerpnięty z takiego dzieła wielkiego filozofa Platona, które jest zatytułowane Uczta. I tam jest mowa o tym, że ludzie kiedyś to mieli 4 ręce, 4 nogi, ale gdzieś na początku czasów ich przepiłowano na pół i tak oto te dwunożne stworzenia chodzą teraz po ziemi, próbując odnaleźć tę swoją drugą połowę. Bo na tym właśnie polega logika połówki, że to kiedyś była całość, tak jak o, jabłko. Jabłko jest całością, ale jak je przetniemy, to są 2 połówki i tylko ta druga połówka idealnie pasuje do tej. I możemy tak widzieć miłość, że właśnie jestem taką połówką i muszę znaleźć tę drugą, która idealnie pasuje, dopiero wtedy będę całością. Więc teraz uwaga, uwaga, wielka dziejowa prawda, nie jesteś jabłkiem. Nie jesteś jabłkiem, tylko człowiekiem i nie jesteś żadną połówką. Tak? Może być tak, że tak jak to jabłko jest przerąbane na pół, to może być tak, że ty też masz w życiu przerąbane, możesz się czuć porąbany, ale uwierz mi, nie jesteś jabłkiem i nie jesteś żadną połówką. Bóg nie tworzy połówek, Bóg nie tworzy wybrakowanych osób, Bóg tworzy całości. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Bo jeżeli ty siebie widzisz jako połówkę, to będziesz niezdolny do miłości. Bo połówka nie może kochać. Połówka
szuka tego, żeby ktoś albo ewentualnie coś ją dopełniło. A miłość nie polega na tym, że ją coś wziąć, tę drugą połowę czy cokolwiek innego. Miłość polega na tym, że ją coś dać. Miłość jest darem. Jeżeli ja siebie widzę jako połówkę, to ja nie będę darem. Taka miłość, która właśnie chce, żeby mnie ktoś dopełnił, to jest miłość niedojrzała, to jest miłość taka trochę neurotyczna. Ktoś inny w tych pytaniach napisał, że kocham kogoś bardzo mocno, a on mnie nie. Nie wyobrażam sobie życia bez niego, co robić. No właśnie, to jest trochę taki przykład takiej nie do końca dojrzałej miłości. Bo jeżeli ja sobie nie wyobrażam życia bez kogoś, jeżeli ja nie mogę bez ciebie żyć, a my to zdanie mówimy bardzo często w kontekście miłości, no to nie jest miłość, to jest uzależnienie. Rzeczywiście, gdyby mnie ktoś przerąbał na pół, tak jak to jabłko, to moja prawa strona nie może żyć bez mojej lewej strony, to jest niemożliwe. Ale miłość nie na tym polega. Miłość nie mówi, nie mogę bez ciebie żyć. Miłość mówi, mogę bez ciebie żyć. Mogę bez ciebie żyć, to nawet bardzo szczęśliwie, ale nie chcę. Mogę, ale nie chcę. Ponieważ wybieram, decyduję się na to, żeby być dla ciebie darem. Zobaczcie, miłość to nie jest żaden determinizm. Bo my czasami myślimy o miłości w takim kontekście właśnie, jakbyśmy mieli trafić w ten jakiś przygotowany dla nas tor. To szukanie męża i żony czasami przypomina takie czekanie na peronie, na wielkiej stacji, gdzie tych torów i peronów jest mnóstwo, a my mamy wsiąść w ten pociąg do Zakopanego. Wiadomo, miłość to w Zakopanem, nie? Ale tych pociągów dużo, informacja kiepska i ja się boję, że ten pociąg przegapia. Jak ten pociąg przejedzie, no to już pozamiatane, bo dzisiaj drugiego pociągu do Zakopanego nie będzie. Ale to nie jest zupełnie tak. To jest chory obraz tego, czym jest powołanie. To jest chory obraz tego, na czym polega szukanie miłości w życiu. To nie jest tak, że jest tylko jedna właściwa droga. To nie jest tak, że jest jeden, jedyny facet albo kobieta na świecie, z którą będziesz szczęśliwy, szczęśliwa. Nie. No, życie będzie takie, jakim je sobie poukładasz. Możesz odnaleźć szczęście i miłość nie tylko w Zakopanem, ale w każdym miejscu, pod warunkiem, że będziesz właściwie budował. Jest mnóstwo problemów z takim deterministycznym myśleniem o miłości. Chociażby pierwszy jest taki, że jeżeli miłość miałaby polegać na tym, że jesteśmy zdeterminowani, żeby znaleźć tę jedną, jedyną osobę, no to nie jest żadna miłość, bo miłość zakłada wolność. Jak nie ma wolności, to nie ma miłości. Miłość bez wolności to się nazywa gwałt. A Pan Bóg nikogo nie gwałci. Pan Bóg ci zostawia wolność. Pan Bóg ci daje możliwość decydowania. A drugi problem z determinizmem chociażby jest taki, że jeżeli uważasz, że to nie ty wybrałeś, ale Pan Bóg ci dał tę kobietę albo tego chłopa za żonę męża, to jak po 5 latach przyjdzie na was bardzo ciężki kryzys małżeński, to przyjdziesz do Pana Boga i powiesz mu: Panie Boże, no nie udało się nam, ale to nie jest moja wina. To ty mi dałeś taką kobietę, to ty mi dałeś takiego faceta. No to się nie dziw, że nam się nie udało i nie oczekuj teraz ode mnie nie wiadomo czego. Nie, to nie jest tak, że jesteśmy zdeterminowani, to my decydujemy. Nie masz nigdzie na świecie swojej drugiej połówki, natomiast jesteś wezwany do tego, żeby budować relacje. No, ale właśnie z kim, jak? Ktoś tutaj zadał pytanie, modlę się tak długo o dobrego męża, ale wciąż nikogo nie widać. Co robię źle? Nie znam autorki tego pytania, więc trudno mi powiedzieć, co konkretnie ta osoba mogłaby robić źle, ale spróbuję podrzucić kilka takich ogólnych obserwacji na temat tego, co ludzie robią źle w budowaniu relacji i tak dalej. Pierwsza rzecz w ogóle, co robisz dobrze. Dobrze robisz, że się modlisz. Modlitwa jest niezwykle ważna, jest bardzo potrzebna i nie modlić się o dobrego męża, o dobrą żonę jest na pewno błędem. Warto się modlić. Natomiast życie nie może się ograniczać tylko do modlitwy. Taka wizja, że ja będę się modlić na różańcu i na końcu tej piątej dziesiątki przyjedzie na białym koniu ten wspaniały książę, jest niedojrzała, naiwna i no, szkoda słów po prostu. To nie jest tak. Módl się, ale jak mówi takie hasło benedyktynów, módl się i pracuj. Jedno i drugie jest potrzebne. Jak kiedyś nowicjusze benedyktyńscy się pokłócili i przyszli do mistrza nowicjatu z pytaniem, co jest ważniejsze, módl się czy ważniejsze jest pracuj, to on spojrzał na nich z uśmiechem i powiedział: bracia, najważniejsze jest i.
Dlatego módl się, ale też pracuj. Nad czym? Nad sobą. To jest najważniejsza rzecz. My musimy pracować nad sobą, żeby tworzyć udane relacje. Bardzo często nam się wydaje, że trzeba pracować nad wszystkim innym, nad zmianą rządu, nad, nie wiem, zmianą moich rodziców. Jeżeli już jesteśmy w relacji, to może się wydawać, że najważniejsza jest praca, żeby zmienić tę moją żonę albo tego mojego męża. A zapominamy, że jedyną osobą, którą możemy realnie zmienić, jesteśmy my sami. Dlatego trzeba pracować nad sobą. Trzeba nad sobą pracować po pierwsze nad tym, żeby, tu wracamy do jabłka, żeby nie być połówką. Tak jak powiedziałem, nie jesteś połówką, jesteś całością. Bóg nie tworzy wybrakowanych egzemplarzy. Ale bardzo często zranienia, deficyty emocjonalne, które mamy, nasza historia życia sprawia, że czujemy się jak połówka. Jeżeli my się czujemy jak połówka, to będziemy mieć olbrzymi problem z tym, żeby kochać drugą osobę. Będziemy mieć olbrzymi problem, żeby dawać, bo sami mamy mało. Więc czasami pierwszym krokiem w pracy nad sobą jest to, żeby nauczyć się siebie widzieć prawdziwie, czyli jako całość, bo jesteś całością. Tutaj mogą być różne rzeczy pomocne. Dla niektórych podstawową rzeczą będzie dobra spowiedź, dla kogoś drugiego będzie potrzebna praca z psychoterapeutą. Czasami będzie potrzebne jedno i drugie. Generalnie tutaj już co robić, to jest kwestia osobistego rozeznania i żaden filmik internetowy nie powie Tobie konkretnie, co Ty powinieneś robić. Natomiast to Ci mogę powiedzieć, że trzeba podjąć pracę nad sobą. Zwłaszcza jeżeli widzisz właśnie u siebie duże, głębokie deficyty. To jest taka sugestia, że trzeba podjąć pracę. Ale nawet jeżeli widzisz siebie jako całość, to jest jeszcze jedna rzecz. No, potrzebujesz rozwoju. Owszem, jabłko może być całością, ale jak jest niedojrzałe, to raczej nikt po nie nie wyciągnie ręki, bo no, nikt z nas nie chce niedojrzałego jabłka. Więc potrzeba pracy nad własnym rozwojem po to, żeby być kimś, kogo druga osoba zechce znaleźć. Bo w życiu, w poszukiwaniu męża, żony nie chodzi o to, żeby kogoś znaleźć, ale żeby samemu stać się taką osobą, którą warto znaleźć. Więc trzeba podjąć rozwój, ale mówiąc o rozwoju, tutaj znowu możemy łatwo wpaść w pułapkę, bo dzisiaj rozwój kojarzy nam się bardzo mocno z różnego rodzaju coachingiem i tak dalej. I to mogą być dobre rzeczy, ja nie deprecjonuję tego, natomiast no niekoniecznie nauczenie się czwartego języka obcego pomoże Ci znaleźć dobrego męża, chyba że, nie wiem, chcesz ze słownikiem zbudować relacje. Ale chcesz budować relację międzyludzką, to to, w czym się powinieneś rozwijać, to jest właśnie to, żeby rozwijać się do miłości, do relacji. I tutaj znowu jest mnóstwo różnego rodzaju elementów tego, chociażby budowanie zwykłych relacji koleżeńskich, przyjacielskich, będzie Ci pomagać w tym, żeby umieć bardziej kochać, ale chyba najważniejszym elementem jest to, żeby pokochać samego siebie. Rozmawiałem ostatnio z jedną moją znajomą i opowiedziała mi piękną historię, takie świadectwo o tym, że doświadczyła olbrzymiej łaski od Pana Boga, bo po wielu latach różnego rodzaju zmagań ze sobą, również związanych i z terapią, i z rozwojem duchowym i tak dalej, Pan Bóg dał jej taką łaskę, rzeczywiście poczuła, że ona siebie kocha, że ona samą siebie akceptuje. I mówi mi tak, mówi mi, wiesz, Tomek, od tamtej pory nie mogę się odpędzić od facetów. Wiesz, mówi, to jest dla mnie trochę dziwne, bo no cóż, smutna prawda jest taka, że przez ostatni rok przytyłam z 15 kilo i naprawdę były momenty w moim życiu, że wyglądałam dużo atrakcyjniej fizycznie. Ale wtedy jakoś faceci się nie pchali drzwiami i oknami, a dzisiaj, mówi, pomimo tego, że jest tych gabarytów trochę więcej, to jakoś się nie mogę opędzić. A mówię, wiesz, mnie to nie dziwi, bo ludzie tak naprawdę szukają miłości. I jest atrakcyjny ten, kto sam siebie kocha. Oczywiście mówiąc sam siebie kocha, mam na myśli kocha siebie dojrzale, ewangelicznie. Nie chodzi mi tutaj o jakąś taką egoistyczną, narcystyczną miłość. Więc jak chcesz, żeby ktoś w tobie się zakochał, to kochaj też samego siebie, bo ktoś drugi szuka miłości. Dlaczego miałby ciebie kochać ktoś, skoro ty samą siebie czy samego siebie nie kochasz? No, wysyłasz wtedy bardzo taki no, sprzeczny komunikat, że no, nie nadajesz się do tego, żeby cię kochać, to niby czemu ktoś miałby ciebie pokochać? Oczywiście, mówiąc o tym rozwoju, o tym dojrzewaniu, stawaniu się całością, to trzeba zaznaczyć, że to nie daje Ci żadnej gwarancji. No nie ma żadnych gwarancji w relacjach międzyludzkich. Możesz kochać siebie, być w pełni dojrzałą osobą,
i zastać samemu czy sama. Ale pozytywna rzecz jest taka, że po pierwsze to nie jest koniec świata. Bo miłość nie mówi, nie mogę bez Ciebie żyć, tylko mówi, nie chcę bez Ciebie żyć, ale mogę. I Ty też możesz być sam, sama i być szczęśliwy. Być tak szczęśliwy, że hej, naprawdę Twoje szczęście nie jest uzależnione od tego, czy znajdziesz męża, żonę. Po drugie, jeżeli rzeczywiście pracujesz nad sobą, się rozwijasz, to zostaniesz z najlepszą wersją siebie samego, siebie samej. A to już jest jakaś wartość. Nasz świat nie jest doskonały. No może być tak, że Ty nad sobą pracujesz, ale wszyscy potencjalni partnerzy tego nie robią, wynikiem czego no nie znalazł się nikt, kto by spełniał jakieś takie wymagania minimum, żeby z nim chcieć być. No, może tak być. Żyjemy w świecie zranionym grzechem pierworodnym i jest mnóstwo niedoskonałości. Dlatego nie daję nikomu żadnej gwarancji, że znajdzie męża, żonę. Ale to nie jest cel życia. Celem życia jest miłość, celem życia jest to, żeby kochać i być kochanym, a to niekoniecznie jest ograniczone tylko do relacji małżeńskiej. Owszem, relacja małżeńska jest olbrzymią wartością, jest czymś przepięknym i każdemu, kto jej pragnie, życzę, aby ją znalazł i w niej się uświęcał i w niej spotykał Pana Boga. Ale nie musisz być w małżeństwie, żeby być szczęśliwym, także spokojnie. Dobrze, to tyle na dzisiaj, bo się rozgadałem, to tylko jedna z moich licznych wad. Jestem bardzo ciekaw Waszych pytań. Zadawajcie je albo w komentarzu poniżej filmiku, albo możecie pisać na ten e-mail pytania@deon.pl. Nie na wszystkie dam radę odpowiedź. Gwarantuję, że nie na wszystkie będę znał odpowiedź, ale być może nawet sam proces tego, że zastanowisz się nad tym, jakie Ty masz pytania, już Ci coś pomoże. Następny odcinek, mam nadzieję, że ukaże się za tydzień i będziemy jakoś razem w tym wielkim poście starali się stawiać sobie pytania i szukać odpowiedzi. A teraz życzę Wam, żebyście pokutowali radośnie z Panem Bogiem.